jeszcze, właściwie połączę to w jedno pytanie. I dotyczy to przyszłości. Tak, skonstatowawszy to, o czym mówiliśmy wcześniej, trudno się spodziewać, żeby Polska, czy też obecnie rządząca ekipa, tak przygotowywała polexit i wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej. O tyle dużo bardziej prawdopodobne jest wyjście Unii Europejskiej z Polski. Mnie się to określenie bardzo podoba, ponieważ mówicie panowie o takich trzech obszarach, w których się będzie europejska, naprawdę europejska polityka, że tak powiem, odbywała. Po pierwsze kwestia strefy euro, tak? po pierwsze gospodarka. Po drugie solidarność państw tych, które przyjęły uchodźców, przyjmują uchodźców. Tak? I jak gdyby myślenie również w kategoriach budżetu. Dlatego zauważmy w Unii z dość dużą dozą, że tak powiem, akceptacji przyjęto pojęcie selektywnej solidarności, prawda? Wypracowane w Warszawie. Tylko myśmy myśleli o uchodźcach, a oni myśleli o... Tak, a oni myślą o budżecie. I wreszcie trzecia sprawa, także w kontekście tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, tak, myślenie o wspólnej polityce, znaczy jakby impuls dla wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, a tu PiS również jest niechętny. W związku z tym, tak, może, znaczy ja uważam ten scenariusz za bardzo prawdopodobny, ale jednocześnie piszecie panowie w konkluzji, jest takie jedno krótkie zdanie dotyczące, no, które dla mnie jest pewnym takim może światełkiem w tunelu, ale takim niewielkim światełkiem, że ze względu na niejednoznaczne postawy tych, którzy są w tej chwili raczej zamknięci, a jednocześnie mają większe zaufanie do europejskich instytucji niż do polskich instytucji rządowych, parlamentu. Więc ja mam takie pytanie. A co w związku z tym musiałoby się wydarzyć, żeby to wahnięcie w stronę pozytywną nastąpiło? Bo ja po pierwsze, tylko krótko, jakby nie widzę żadnych skłonności po stronie obecnej opozycji do podjęcia jakiejkolwiek systematycznej, konsekwentnej pracy u podstaw, co przypomnę, przez lata Jarosław Kaczyński czynił. Tak, nie widzę takiej chęci. A patrząc na przygotowywaną na podstawę teoretycznie istniejącą podstawę programową, patrzę na obecną młodzież, ale i na tę, która za chwilę ze szkół pisowskich wyjdzie, a tak, że za 8 lat, jeśli będą wybory, to wygra jakieś stowarzyszenie ONR-owsko-narodowe. Myśmy w tym raporcie zawarli bardzo dużo pesymistycznych informacji i wniosków, ale żeby jednak ten obraz trochę bardziej zniuansować, to trzeba powiedzieć, że przecież istnieje jednak znacząca w polskim społeczeństwie grupa ludzi, którzy są tymi otwartymi i niekiedy sięga ona w niektórych kwestiach ponad połowę polskiego społeczeństwa. Ja przed chwilą mówiłem o tym, że ponad 50% na przykład uważa, że Polska nie traci swojej suwerenności, będąc w Unii Europejskiej, że Unia Europejska nie zabiera tej suwerenności. To pytanie, które ty na początku przytoczyłaś, kwestia, czy lepiej sobie Polska poradzi w Unii, czy poza Unią, czy lepiej poradzi sobie poza Unią, bo tak było sformułowane to pytanie w Eurobarometrze, to z jednej strony rzeczywiście ponad 1/3, 37% Polaków powiedziała, że może byśmy sobie lepiej poradzili poza tą Unią, ale jednak troszkę ponad 50% powiedziało, że nie. Że nie poradzilibyśmy sobie. Można znaleźć jeszcze ileś innych tego typu kwestii, w których Polacy, gdzieś około połowy Polaków jednak uważa, że lepiej być w Unii, lepiej się integrować,
niż pozostawać poza Unią i budować tą wyspę wolności. Jeszcze jeden przykład, jeżeli chodzi właśnie o integrację europejską, pogłębioną integrację europejską, to z jednej strony jest niewielu Polaków, którzy sobie tego by życzyli, to jest 9%, gdzieś około 10%, ale ponad 1/3 jest za pozostawieniem tego, co jest w tej chwili. To jest nawet chyba więcej niż 1/3, ale tam, jeżeli mnie pamięć, mieli 38%. Razem licząc te dwie grupy, to już mamy prawie połowę, a mniejszość, 30-kilka% uważa, że należałoby jednak przywrócić pewne sprawy rządom narodowym państw członkowskich. Tak więc ten obraz polskiego społeczeństwa trzeba też w pewnym sensie zniuansować i tutaj właśnie idąc w stronę twojego pytania o to wychodzenie, czy to jest wychodzenie Polski z Unii Europejskiej, czy to jest Unii z Polski, czy to jest scenariusz możliwy, to tak, on jest bardzo możliwy, ale z drugiej strony jest też zdecydowany sprzeciw wobec takiego scenariusza w znacznej części społeczeństwa. I to, co Adam mówił, tak naprawdę będzie walka o tą, powiedzmy umownie, 1/3 społeczeństwa, które w tej chwili albo jest bardziej zamknięta, ale tak nie do końca zamknięta, albo, co jest też bardzo ciekawe, o czym chyba nie wspomnieliśmy, Polacy na tle innych narodów Unii Europejskiej wyróżniają się tym, że na dużą część pytań po prostu nie potrafią odpowiedzieć. To jest znaczący... Znaczy, że spora grupa. Tak. To jest nieraz 20%, a nawet 1/4 polskiego społeczeństwa. To zresztą pokazuje, jak właśnie mało, między innymi ze szkoły, przez te ostatnie 25 lat pewnej takiej wiedzy, umiejętności myślenia. Czyli do win poprzedników, oprócz kwestii tożsamościowych, musimy jednak dodać kwestie na pewno tak. Więc, że zawsze myślimy o formie, a nie o treści. Więc to jest ta grupa ludzi składająca się przynajmniej z dwóch części, mianowicie tych, którzy są w tej chwili idą w stronę zamkniętości, ale nie są takimi twardogłowymi, jeżeli chodzi o tą kategorię i tych, którzy po prostu nie wiedzą. To jest to, co moim zdaniem w najbliższych kilku latach o tą grupę społeczną będzie musiała walczyć obecna opozycja. Natomiast ten scenariusz wychodzenia Unii z Polski, on prawdopodobnie stanie się tym bardziej palącą kwestią, że sama Unia będzie jednak ewoluowała w tym kierunku, który no siłą rzeczy będzie tych, którzy pozostają poza strefą euro, którzy nie chcą solidarności w kwestiach uchodźczych i również nie chcą angażować się w kwestie wspólnych działań, jeżeli chodzi o twarde bezpieczeństwo. To, a tutaj Polacy są, też mają bardzo dziwny pogląd na tą kwestię, bo z jednej strony zapytani, czy jesteśmy za tym, żeby wspólnie działać, zdecydowana większość polskiego społeczeństwa mówi tak, ale jeżeli zadane jest już pytanie, czy chcielibyście, aby polscy żołnierze bronili inne państwa natowskie, nawet najbliższych sąsiadów przeciwko Rosji, to już nie można zebrać połowy Polaków, którzy by zgodzili się na wysłanie naszych żołnierzy w takim celu. Tak więc to jest moim zdaniem ogromna kwestia tego, że tak naprawdę polskie społeczeństwo w tych trzech najważniejszych sprawach euro,
uchodźcy i kwestia twardego bezpieczeństwa tak naprawdę mogą przyjąć wyjście z Unii, z Polski, albo w ogóle nie zauważając tego, tak, albo nawet po prostu popierając tego typu scenariusz. Dla mnie to ta sprawa jest fundamentalna i dotyczy moim zdaniem tożsamości narodowej, dlatego że mamy coś takiego, że oczywiście każdy naród ma bardzo różne tradycje, nie jedną i tak samo polifoniczną, można powiedzieć, tożsamość narodową i mamy, upraszczając bardzo, można odwoływać się do bardziej tradycji obywatelskiej. Słowo nacjonalizm u nas jest jednoznacznie negatywnie nacechowane, ale w angielskim języku mamy, prawda, civic nationalism, czyli obywatelski nacjonalizm i ethnic, tak, etniczny. W Polsce w tym momencie, moim zdaniem, to co robi Kaczyński, to jest odwoływanie się do etnicznego nacjonalizmu. Jak można najłatwiej, tak najprościej pokazać, tak, dla mnie papierek taką sobie, jeśli mówi się o tym, że na przykład ktoś nie jest w stanie być Polakiem, tylko z tego powodu, że ma określone pochodzenie, jeśli chodzi o religię, wprost, prawda, tak jak słyszymy o Europejczykach, mówimy o, proszę pamiętać, że mówimy o współobywatelach. Nie mówimy tylko o jakichś uchodźcach, to na przykład minister Błaszczak czy inni politycy PiS mówią o współobywatelach w ramach Unii Europejskiej. No oni wszyscy nie są członkami wspólnoty, na przykład muzułmanie, dlatego że wszyscy nie są zintegrowani i wyłączamy. Czyli mamy element tej ekskluzywności, co jest bardzo charakterystyczne, kiedy mamy budowanie nacjonalizmu etnicznego i narodu tak zdefiniowanego. To było też od Moskiego. Proszę pamiętać o tym, że oprócz tego, że był naprawdę radykalnym antysemitą, no to mamy drugi ważny element, jego przekonanie, jak mówił o swoich przeciwnikach politycznych, że to jest rasa pół Polaków. On ma wyłączenie z własnej wspólnoty. To, co Polacy mają problem, żeby zrozumieć, że nawet w tak homogenicznym kraju jak my, można dokonywać, przenosić kategorie etniczne, narodowe do polityki wewnętrznej. Mówi, że ktoś jest zdrajcą, że ktoś jest targowicą, że ktoś jest pół Polakiem, a potem już nie Polakiem. Niestety opozycja czasami robi to samo. Na przykład kiedy mamy prezesa Rzeplińskiego w TVN24 i mówi to samo o PiS-ie. Przejmujemy ten język, jest wzajemne wykluczenie, mamy bardzo głęboką w efekcie polaryzację. I to, co Państwo słyszą od PiS-u, że państwo narodowe teraz walczy z Federacją Europejską, z tym całym projektem federalnym. Tylko moim zdaniem to, co obserwujemy w Europie, też PiS versus Europa i ta wizja Polski, jak oni mają, to jest zderzenie między właśnie tą wyobrażeniem narodu na zasadach obywatelskich, który po II wojnie światowej oczywiście został wzięty w karby poprzez rządy prawa, tak jak Państwo mają na przykład w niemieckiej konstytucji zapis, że są pewne fundamentalne prawa, których nawet nie może zmienić 2/3. Po prostu koniec, bo to są tak ważne prawa, że nawet jeśli jest większość konstytucyjna, to są nie do ruszenia. I tak prowadzono ochronę jednostki, prawa człowieka, o których ani słowa nie mówi, nie spotkają Państwo w żadnym dokumencie PiS-u tych sformułowań i prawa też różnych mniejszości, w tym narodowych. I mamy coś takiego, że jest sprzyjający historyczny pewien kontekst, oczywiście kulturowy dla takiej narracji PiS-u, to nie musimy sobie to powiedzieć. Teraz jest sprzyjający to, co się dzieje w Polsce, fakt, że są władze, że mogą wpływać, że mamy ten cały internet, który stworzył ten też pewien ale też pierwszy, drugi program telewizji TVP i Polska. Tak, oczywiście, żeby było jasne. Natomiast mamy jeszcze coś takiego, że tutaj pani Agnieszka to pytała, no ta opozycja jest, no jak nie wiem, mam powiedzieć, no żebym był grzeczny, no. Miałka bez wyrazu, sława intelektualnie na przykład, nie ma wielkiej narracji. Nie zrozumiała, co się naprawdę stało. Tak. Ja jak rozmawiam z niektórymi ludźmi, z politykami jakimś takim moim wieku, pokolenie, tak, no to mam do czynienia na przykład z kimś, kto uważa się za osobę o poglądach centrowych albo lewicowych, ale nie właśnie nie jakiś wywodzący się z postkomunistycznych i tak dalej. I rozmawiamy o polskiej historii, mamy dziury jakieś, no po prostu niezdolność, a to jest bardzo ważne, tej opowiedzenia tej wielkiej narracji, tak, że która musi być autentyczna i nie może być po prostu w kontrze do PiS-u, tylko musi być
własna, musi być na przykład, myślę, że... Ale być alternatywna. Tak, alternatywna. Ludzie robią na przykład wielkie oczy, kiedy ja im mówię, w roku 18 Polska była jednym z pierwszych krajów na świecie, który wprowadziła prawo do głosowania dla kobiet. Piłsudski w 1932 roku wprowadził ustawodawstwo dotyczące aborcji, które wówczas było najbardziej liberalne w Europie przy Związku Radzieckiego. W 1932 roku Polska była trzecim krajem na świecie, który zdekryminalizował homoseksualizm. Że związki homoseksualne nie szło się za to do międzyczynienia. W Niemczech jeszcze w latach 60. mogą Państwo obejrzeć film, który jest teraz o prokuratorze Bauerze, który ścigał Eichmanna, że ludzie szli do więzienia w latach 50. za coś takiego. I ci ludzie robią wielkie oczy, jak ja im to mówię. No to o czym my mówimy? Tak? A taka narracja, opowieść jest niezbędna. I kolejna tutaj tylko sprawa, a jak ona się zachowuje, ta opozycja? Jak Państwo spojrzą na głosowanie w parlamencie? Mamy na przykład rezolucję, która jest przyjęta przez aklamację w sprawie uchodźców. I cała opozycja to popiera, chociaż w rezolucji jest po prostu przyjęty pisowski punkt widzenia. Chociaż poprzednia ekipa zgodziła się na przyjęcie uchodźców, kilku tysięcy, 7 tysięcy, PiS nie przyjął ani jednego i tłumaczy, że jakby przyjął chociaż kogoś, to od razu by tutaj była wojna światu. Na Łotwie jest 250 uchodźców i że nie chcą do nas przyjeżdżać. Na Łotwie jest prawie 200 uchodźców z tego systemu relokacji, na Litwie 200 kilkudziesięciu. Gdybyśmy my, przekładając na nasze warunki, to my powinniśmy mieć 3,5 tysiąca ludzi i żyją. Nic żadnemu Litwinowi i Łotyszowi z głowy nie spadł włos, tak? Ale i opozycja głosuje, mamy przez aklamację, jedynym postem, który wstrzymał się od głosu był Święcicki. Marcin, jedyny. Wszyscy podnieśli ręce, przyjmując tak naprawdę pisowską narrację, że odrzucamy totalnie. I ani słowa o tym w rezolucji, nie, opozycja powinna zadać sobie pytanie, dobrze, czy naprawdę nie możemy przyjąć kilku tysięcy ludzi, że to jest taki dramat, a jakie mogą być pozytywne konsekwencje dla naszych relacji na przykład z Niemcami? A druga sprawa, i że sami mówiliście na początku, po wyborach, że to zrobicie, że wypełnicie swoje zobowiązania. I trzecia najważniejsza sprawa, po co jest ta cała ksenofobia z tym połączona? Tak, wiadomo po co, ale powinna opozycja zadać to pytanie, nie? Opozycja popiera... Opozycja mogłaby również zadać pytanie, dlaczego w tej jednej kwestii, tak, idziecie w poprzek tego, co proponuje Kościół katolicki, tak, prawda? Caritas, korytarze humanitarne... Nie cały też był pan, no, ale oficjalnie episkopat, tak? Dlaczego akurat w tej jednej kwestii jest się przeciwko? Tego pytania ze strony opozycji w ogóle nie było. Ja jestem pewnie większym pesymistą niż Grzegorz. Ja również dziękuję bardzo i otwieramy teraz... Jest czas na pytania. Elżbieta Skopnicka. Bardzo dziękuję za tą błogosławieństwo. Nie wiem, nie słyszysz mnie? Słyszę. Słyszę. W pierwszym rzędzie chciałam powiedzieć, że mam dużą satysfakcję z tego względu, że dokładnie na prawie, że tych samych materiałach to panowie, zrobiłam 2 miesiące przed panami duży raport na temat stosunku młodzieży do Unii Europejskiej na prośbę przedstawiciela Komisji Europejskiej. Ja zajmuję się zawodowo sprawą świadomości europejskiej Polaków od 27 lat. I badań zrobiłam bardzo wiele, ale to było w czasie, kiedy żeśmy byli na drodze do członkostwa i ja byłam takim dyżurnym socjologiem Urzędu Komisji Integracji Europejskiej w tym czasie. W tej chwili ogromna moja satysfakcja polega między innymi na tym, że właściwie te panów ustalenia dotyczące bardziej ogólnego ujęcia społecznego się ściśle pokrywają z tym, co mi wyszło w tym moim raporcie, mimo że on nie znał Państwa pracy i był napisany 2 miesiące wcześniej. Jest kilka rzeczy, na które może moglibyśmy sobie odpowiedzieć. Pierwsza to jest sprawa, dlaczego to się stało. Jeżeli ja robię analizy od lat 25, śledzę wszystkie badania i sama tych badań zrobiłam bardzo wiele, ponieważ jesteśmy w Unii
w czasie dochodzenia do członkostwa i w pierwszych latach członkostwa zrobili ponad 100 bardzo różnych badań, żeśmy je analizowali na różne sposoby. Co się stało? Co się stało? Ponieważ na przykład stosunek do innych, do obcych, to była jedna z pierwszych takich radosnych zmian w momencie uzyskania członkostwa, gdzie Polacy raptem zupełnie zgubili agresywność wobec innych. To znaczy się te skrajne pozytywne i skrajnie negatywne nastawienia wobec obcych niesłychanie się złagodziły i właściwie dominowały nastawienia takie no, obojętne, po prostu neutralne, co było bardzo ważnym elementem w momencie, kiedyśmy wchodzili w tą szerszą społeczność unijną. Ja od dawna uważam, że w ogóle mówienie o akceptacji w stosunku do Unii na podstawie pytania, czy nam się podoba, że jesteśmy członkami Unii, czy nie, to jest po prostu zupełnie nic nieznaczące pytanie, bo to jest takie trochę pytanie, no, czy chcesz być zdrowym i bogatym. Unia jest jak powietrze i nikt się nie wyobraża. Ja mówię w tej chwili ogólnie, prawda, tego, że możemy w niej nie być, dopiero poczujemy jej brak, jakbyśmy, nie daj Boga, nie daj Boże, z niej wyszli. Nie, pana, przepraszam bardzo, pana Adama, no pan bardzo jest, że tak powiem, silnie naładowany historią, ale jest jedna rzecz, która jest mi szczególnie bliska w tym, co pan mówił, mianowicie odwołanie się do tożsamości. Ja na ten temat napisałam dwie książki, zawsze mnie to bardzo interesowało. I istotnie ważne jest to, że ta tożsamość obywatelska bardzo rzutuje na naszą wizję własnego kraju i Unii Europejskiej i tego, co nazywamy porządkiem przestrzeni europejskiej, prawda? Ta tożsamość obywatelska jawi się w naszym wyobrażeniu o Unii jako o przestrzeni społeczeństw właśnie obywatelskich o silnym takim ładunku czy silnych nastawieniach kooperacyjnych. Podczas kiedy ta druga, ten drugi typ, ja nie waloryzuję w tej chwili różnych stopni tej tożsamości. Ta tożsamość, która w tej chwili jest tak silnie podkreślana i w programach szkolnych, i w programach historii w szkole. To jest dramatyczne, proszę Państwa. Ja zrobiłam teraz analizę założeń programowych do tych szkół, do 8 klasy. Jakikolwiek, no nie wiem, powiedzmy sobie, spojrzał na te programy, to by w ogóle się nie domyślił, że my jesteśmy krajem w Unii Europejskiej. To w ogóle tam Unii Europejskiej nie ma w ogóle. Ja zresztą napisałam list do pani minister w tej sprawie. Dostałam odpowiedź. Ja ci powiem, nie dostałam, no w końcu jestem członkiem Team Europe i mam tam pewne zobowiązania wobec tego tematu, że ja chętnie udzielę konsultacji. No ale nie otrzymałam odpowiedzi, zobaczymy, może na dalsze listy otrzymamy. Proszę Państwa, dlaczego się tak strasznie rybnęło, że tak powiem, to wszystko? No weźmy sobie pod uwagę, że jest kilka czynników i to nie tylko, bo można by powiedzieć, że to, co się działo teraz w Polsce po wyborach i to, co na te wybory wpłynęło, to jest bardziej skutek niż przyczyna. Ponieważ przyczyna jest taka, że my musimy sobie ciągle zdawać sprawę z tego, że w gruncie rzeczy cały proces transformacji ustrojowej w Polsce był w pewnym sensie, w takim odbiorze społecznym, narzucony przez Unię. Ponieważ żeby wejść do Unii, musieliśmy przyjąć wszystkie podstawowe warunki, jak prawo gospodarcze i tak dalej, i tak dalej. Polacy, myśmy przed wejściem do Unii liczyli, że góra 400, dobrze, że góra 400 tysięcy Polaków będzie migrować za pracą. No, jak wiadomo, to była niewspółmiernie większa ilość. W początkowym okresie
i ci, którzy migrowali, i ci, którzy ich przyjmowali, przeżywali wzajemne miodowe miesiące. Potem, w momencie, kiedy zaczął się kryzys ekonomiczny w Europie, raptem stali się bardziej odczuli, stali się obywatelami drugiej i trzeciej kategorii. Odbudował się w Polakach pewien kompleks polski na skutek albo odrzucenia, albo obawy o odrzucenie. I to jest bardzo poważny problem. No, nie będziemy więcej mówić, bo nie mogę tu Państwu zabrać głowy, ale bardzo bym się chętnie, ponieważ ja teraz się biorę za kolejne badania właśnie europejskie, bardzo chętnie bym z Panami kiedyś porozmawiała. Ja po pierwsze chciałem Panu Adamowi powiedzieć, że jestem większy. Ode mnie jeszcze, to? Tak. Może. To proszę się przedstawiać. Ale Panusia Tobolski powiedziałem, tylko miałem kłopoty z odległością trzymania mikrofonu, przepraszam. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, w takim okresie przedakcesyjnym, akcesyjnym, padało takie sformułowanie. Wracamy do Europy, które spotkało się z reakcją, jak to my zawsze byliśmy w Europie. Ja twierdzę, że tego typu hasła są dowodem po pierwsze kompleksu, a po drugie były krótszą informację o tym, że w realnej Europie, tylko nie w sensie geograficznym, jesteśmy razem. I teraz chciałbym powiedzieć o rzeczy, która według mnie jest kluczowa. Tutaj temat, tytuł raportu, w ogóle dzięki za ten raport, koniec konsensusu. Ja uważam, że nigdy tego konsensusu nie było. Że to wszystko było oparte na wielkim zakłamaniu. Pani przed chwilą słusznie wspomniała, jak to wyglądało w okresie właśnie akcesyjnym, ale ja chciałem przypomnieć jeszcze wcześniej, jak to wyglądało jakby po sierpniu 83 po okrągłym stole. Plan Balcerowicza mógł być zrealizowany tylko dlatego, że ogromna większość społeczeństwa w ogóle nie rozumiała, o co chodzi. Znaczy, zachwycała się gospodarką rynkową, bo wiedziała, że wtedy są pełne półki, tylko nie wiedziała, że tożsame z tym jest ryzyko. Ryzyko, które czasami bywa okrutne. I zmierzam do tego, że społeczeństwo, stąd mówię bez niego, społeczeństwo polskie jest głęboko, nie tylko ksenofobiczne, zakłamane i nieposiadające zdolności do tworzenia i posiadania w pozytywnym sensie państwa. I nie chcę w tej chwili wchodzić w dyskusję narodowego, obywatelskiego i tak dalej. Oczywiście najważniejsze jest to obywatelstwo. I powiem Państwu na koniec, żeby nie przedłużać, choć refleksji to budzi bardzo wiele. My się za chwileczkę zderzymy, panowie o tym mówili, zderzymy z Unią Europejską, która się będzie zmieniać. I to się będzie zmieniać w sposób zasadniczy, dlatego że to jest dla niej być albo nie być. To się przez ostatnie lata nazywało tak delikatnie i dyplomatycznie Unia Dwóch Prędkości. My udawaliśmy, że my niby jesteśmy w tej pierwszej, a tak naprawdę próbowaliśmy sobie zapewnić możliwość dyskutowania z Unią Pierwszej. Ja w tej chwili, właśnie po wyjściu Wielkiej Brytanii, będziemy na marginesie. Po prostu będziemy takim dodatkiem, który w pewnym momencie przy wszystkich postawach społecznych okaże się niepotrzebny. Zwracam też uwagę, że po tej perspektywie finansowej szanse na to, że Polska będzie otrzymywać tak wielki strumień pieniędzy, jak otrzymywała do tej pory, są minimalne. Zaczęliście Państwo od tego, że właściwie głównym powodem, dla którego to zakłamane społeczeństwo tak się zakochało w Unii, do tego, że będzie strumień pieniędzy. Od
komentarz i ja rozumiem, że Miałbym więcej, ale nie chcę przeciągać tekst raportu, czy dwa teksty dostałem od Gienka na parę godzin przed przyjściem, zdążyłem tylko przerzucić, wydały mi się znakomite, świetne, dużo wnoszące. Natomiast sposób prezentacji budzi mój sprzeciw. I między innymi pojawił się ten wątek pesymizmu, który został przelicytowany przez nieznanego interesująco mówiącego rozmówcę. Otóż jest takie zjawisko czarnego narcyzmu w Polsce, to znaczy przebijania się nawzajem, jacy jesteśmy paskudni, jak się do niczego nie nadajemy, jak w Unii, jeżeli będziemy dłużej, to ją zepsujemy od środka. Więc oczywiście znam ten wątek i pewnie wszyscy Państwo znają, ale trzeba się tutaj temperować, bo, że tak powiem, no, to, z czym mamy do czynienia, to znaczy zwycięstwo tych narodowych populizmów, no, to jest choroba, która dotyczy bardzo różnych krajów, no też krajów zachodnich, gdzie nikt by się nie spodziewał, więc można oczywiście sobie stawiać pytania, dlaczego, z jakiego powodu, czy mamy tu do czynienia z jakąś nową ideologią, inną niż faszystowska i komunistyczna, czy mamy do czynienia z wybuchem populizmów, które krótkofalowo niszczą zastany układ. Są to wszystko pytania zasadne. Faktem jest, że jest to zjawisko powszechne. I wszystko jedno, czy społeczeństwa przedtem akceptowały związki partnerskie, czy nie akceptowały, czy są za pełną obroną Unii, czy tylko własnego kraju, jest to zjawisko powszechne. Dokuczliwe, dotkliwe, bolesne dla nas wszystkich, o ile jesteśmy częścią Zachodu. Więc, że tak powiem, zastanawiałbym się nad daleko idącą krytyką i polskiego społeczeństwa, i polskich partii politycznych, które zawiodły, ponieważ mamy do czynienia ze zjawiskiem dość powszechnym i moim zdaniem, w moim przekonaniu, trochę od nas samych nadal, coraz mniej, ale nadal zależy, jak daleko to zjawisko pójdzie w praktyce, bo część tych wyników badań to są badania z ostatniego okresu, kiedy już wszystkie instrumenty kształtowania opinii publicznej ma PiS, więc, że tak powiem, to nie jest sięganie do jakichś głębszych nastawień, tylko to jest sięganie do nastawień, które się teraz ujawniły. Jedna uwaga jeszcze, żeby nie przeciągać, pojawił się ten wątek, że to Unia nas zostawi. To jest możliwe, ale raczej gdzieś na jakimś późniejszym etapie jakiejś konwulsji ogólnoeuropejskiej. Nie po to Niemcy i Francja starały się, głównie Niemcy, ale też Francja też, starały się rozbudować tu wokół siebie taki pas państw, który by je zabezpieczał przed Rosją. Stwarzał im możliwość większego manewru politycznego. Nie po to inwestowały w te kraje wyszehradzkie, które to zresztą inwestycja przyniosła świetne rezultaty, bo wymiana handlowa z krajem wyszehradzkim jest imponująca w tej chwili. Więc gdyby w tej chwili Niemcy powiedziały, nic nas to nie obchodzi, bo by się paskudnie zachowuje, no to wiedzy na ten straciłyby 25 lat swojego dorobku politycznego. Więc nawet jeśli będą takie odruchy, no dajmy sobie spokój z Bałkanami, dajmy sobie spokój z Wyszehradem i republikami bałtyckimi, no to jednak jest element kalkulacji politycznej, który na to nie pozwoli. Więc i tu, myśląc o takim scenariuszu, trzeba, że tak powiem, zachować jakieś proporcje. Skończę, bo mógłbym się rozpędzić. Wypania się ze światem zewnętrznym i starszego pokolenia i młodzieży, to powinniśmy, że tak powiem, coraz bardziej akceptować ten świat, a staje się odwrotnie. To jest rzeczywiście problem, dlatego że to, o czym była mowa tutaj, że licząca się emigracja zarobkowa, która przekroczyła te nawet liczby, które były pierwotnie zakładane, to przecież znaczna część tej migracji zarobkowej była, tak jak już Smolar przed chwilą powiedział, w pewnym sensie z tej
prowincji, w znaczeniu nie tylko geograficznym, ale właśnie kulturowym. I przecież nie przypadkiem jest to, że słowo Ciapaci, które taką karierę zrobiło w Polsce, jest słowem, które przynieśli emigranci zarobkowi z Wielkiej Brytanii, którzy po prostu zderzyli się z innym światem i okazało się, że ich, że tak powiem, pozycja społeczna jest gorsza na przykład niż imigrantów z zasiedziałych tam, ale imigrantów z takich krajów jak chociażby Indie czy Pakistan. To taka pierwsza refleksja. Druga refleksja, tutaj ktoś mówił o Unii dwóch prędkości, że my będziemy w tej Unii drugiej prędkości. Jeszcze większym niebezpieczeństwem dla Unii będzie to, że będzie Unia bez prędkości. Że okaże się, że po prostu nawet nie będzie tego silnego jądra, które będzie w stanie, że tak powiem, dobrze działać, a będzie powolny rozpad. Czy pewien, znaczy nie rozpad w sensie może samej Unii i państw członkowskich, ale umiejętności działania i możliwości działania Unii Europejskiej. I to, co myśmy, znaczy tak jak Pan mówił, myśmy rzeczywiście może za bardzo się skoncentrowali na kwestiach polskich. W raporcie znajdzie Pan ileś informacji porównawczych, danych porównawczych dla innych krajów Unii Europejskiej, zarówno z naszego regionu, jak i z Europy Zachodniej. I rzeczywiście Polska w tle wypada, bym powiedział, przeciętnie, w tym znaczeniu pozytywnym akurat, prawda? Bo nie jesteśmy tym państwem, które jest zdecydowanie najgorsze w kwestiach, które tutaj poruszaliśmy. Bardzo przypominamy, i tu chyba Adam to o tym wspomniał, bardzo przypominamy trzy kraje Unii Europejskiej w kwestiach chociażby związanych z uchodźcami, ale nie tylko. To jest, są Węgry i to akurat nie uchodźców, Grecja i Włochy. To są, to jest bardzo ciekawe, że, to, że tu jesteśmy podobni. Określonych kategoriach. Określonych oczywiście kategoriach, ale rzeczywiście często jesteśmy, bym powiedział, w tej średniej, jeżeli chodzi o porównanie wszystkich 28 państw członkowskich. Zgoda pełna, że populizm jest zjawiskiem teraz powszechnym w Unii Europejskiej i to nie przypadkiem w tej chwili Beppe Grillo jest politykiem, którego partia ma najwyższe poparcie w sondażach opinii publicznej, że Marine Le Pen na pewno będzie, tak przynajmniej możemy w tej chwili powiedzieć, w drugiej rundzie wyborów prezydenckich, a nawet w tak wydawałoby się stabilnych politycznie Niemczech, Alternatywa dla Niemiec ma już pewne kilkanaście procent i jest trzecią siłą w polityczną Niemczech i najprawdopodobniej po jesiennych wyborach do Bundestagu będziemy mieli taką sytuację, że ta właśnie partia zajmie trzecie miejsce. To idąc może szlakiem Grzegorza i żeby troszeczkę też polemicznie, to można powiedzieć oczywiście, że populizm tak jest w całej Europie, Zachodzie i tak dalej, ale musimy pamiętać o tym, że są zasadnicze różnice, mamy bardzo różne populizmy i jeśli chodzi o ten populizm, o którym powiedzmy najwięcej tutaj rozmawialiśmy, czyli ten narodowy, prawicowy mocno, nie konserwatywny właśnie często, tylko taki właśnie z elementami ksenofobicznymi, no to w połowie państw unijnych nie ma takich partii. Nie ma po prostu tego rodzaju partii, albo jeśli są, mają marginalne poparcie. A potem mamy od Węgier, gdzie możemy wziąć dwie partie o różnym stopniu, prawda, tego miękki Fidesz i ostrzejszy Jobbik, ale teraz zaczynają się zamieniać miejscami, tak, że Fidesz jest bardziej radykalny od Jobbiku i to jest poparcie rzędu 70% i tak wyniki wyborcze. No i mamy na przykład Alternatywę dla Niemiec, która ma w sondażach 12-13%.
No to jest zasadnicza różnica. Więc mamy bardzo dużą gamę ról w poszczególnych krajach i tutaj pani nie może mnie skrytykować, jak powiedziała, że mam fiksację na punkcie historii. Tak, mam z tego powodu, że uważam, że tożsamość jest bardzo ważna i bez historii nie ma dyskusji o tożsamości. Jest ona bardzo istotna. Ale żeby to się zgodziła. I to jest obecne też, jak widzieliśmy, jak tożsamość była ważna w kampanii wyborczej na przykład w Stanach Zjednoczonych. Nie tylko ekonomia, społeczeństwo i że o tym właśnie ten główny nurt, jak my słyszeliśmy u nas w Polsce, o ciepłej wodzie z kranu. To jest pomysł na modernizację kraju, tak? Więc że to jest za mało i że potrzebny jest ten element tożsamości, który musi budować też wspólnotę. Nie tylko jednostki, tylko obywatele w ramach jakiejś wspólnoty. To musi być jakoś zakorzenione. I jeśli chodzi o ksenofobię Polaków, to co powiedział Grzegorz, na tle niektórych narodów europejskich z tych badań porównawczych wypadamy bardzo podobnie. Nie jesteśmy jedyni. Czy jesteśmy zakłamani? Nie wiem. Natomiast widzę taki problem jeszcze z Polakami, co pokazują te nasze też te badania, które przytaczamy. Jak Państwo spojrzą na te 26 lat w Polsce, to średnia w wyborach parlamentarnych frekwencja to jest 46,5%. To jest jedna z najniższych w Europie, jeśli nie na. No tak, no niektórych tam jest niewiele mniejsza. No więc mamy generalnie bardzo niski poziom uczestnictwa w polityce i jednocześnie ci ludzie, którzy uczestniczą, no to stało się w pewnym momencie coś takiego, że mieliśmy bardzo wysoki poziom polaryzacji między Platformą a PiS-em. To było charakterystyczne też dla Węgier przed 2010 rokiem, tylko że u nich była wysoka frekwencja, ale tam było jeszcze bardziej właśnie to społeczeństwo spolaryzowane, bo dwie główne siły polityczne zdobywały po 85% głosów. Żeby Państwu to porównać, no to w Niemczech weźmy SPD, CDU mają łącznie w sondażach około 60%. A są kraje skandynawskie, o których się mówi, że są takie generalnie stabilne politycznie. W parlamencie jest 8 partii, 9 partii. I te dwie główne mają 20 parę i tak dalej. I mamy całą wachlarz różnych ugrupowań. Więc tutaj mamy coś takiego, że specyfika polska polega moim zdaniem na tym jest ten problem, że mamy tą grupę Polaków, która jest naprawdę mocno spolaryzowana. To nie jest tak, że wszędzie to tak wygląda. I mamy naprawdę dużo Polaków, którzy mają za przeproszeniem wszystko w D. Przepraszam, że używam tego języka. I to widać też na przykład w tych ostatnich badaniach CBOS-u, kiedy ludzi pytano, co Państwo powiedzieli, że nie rozumiała albo udzielając sprzecznych odpowiedzi, a propos tego kryzysu w parlamencie, tak, okupacji mównicy i tak dalej. Tyle samo Polaków odpowiedziała, że to jest grupa, prawda, uprzywilejowana, która została odsunięta od władzy, od tego żłoba, tak, koryta i teraz próbuje odzyskać wpływy, a i tyle samo Polaków, ponad połowa odpowiedziała, że to są prawdziwi obywatele martwiący się o stan demokracji w Polsce. Więc jest grupa Polaków, która udzieliła i tej odpowiedzi na te pytania i najciekawsze było pytanie, a teoretycznie mamy bardzo głęboki konflikt i pytanie było, kogo popierasz w tym konflikcie? Mniej więcej tyle samo powiedziało, że stronę rządową i tyle samo, że opozycję, tylko łącznie ta grupa stanowiła troszeczkę więcej niż połowę Polaków. 40% Polaków odpowiedziało nikogo. Więc mamy grupę naprawdę dużą Polaków, to jest też szansa tak naprawdę dla na przykład rządów PiS-u, którzy są bardzo pasywni, bierni. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu za udział. Musimy niestety kończyć dyskusję, ponieważ mamy chyba jeszcze jedno wydarzenie tutaj. Dziękuję Panom bardzo, dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję.